26-27 listopada 2016, nowa hala Expo Łódź. To już piąta edycja z serii Tattoo Convent i dzisiaj i wczoraj widzieliśmy bardzo fajnych artystów, dużo solidnych prac i naprawdę światowej sławy tatuażystów, tatuatorów, zwał jak zwał. Chcę Wam pokazać, co się działo przez te dwa zajebiście fajne dni. Także oglądajcie. Jeżeli Wam się spodobało to, co dla Was stworzyłem, to, co nagrałem, dajcie łapkę w górę i możecie subskrybować kanał, aby nie przegapić nic, co dzieje się na kanale. Bartek, opowiadaj, co tam sobie działasz? Co sobie działam? Działam tutaj orientalnie, rybkę koi, fale skały, liście klonu, kolorowo, fajnie. Dzisiaj to skończycie? Chyba nie. Nie skończymy, nie. Dopiero kontur poszedł, teraz tutaj Czarek jeszcze działa, ale będziemy kończyć w Opolu. Okej, okay. No bo w Opolu tam magiczne rzeczy się mogą dziać, tak? Proszę? W Opolu to się magiczne rzeczy dzieją, mój Jarka, tak? Tak jest. Będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej, na pewno. Bo widzę, że od dołu zaczynałeś, tak? No, to jakieś 6 lat temu zacząłem, teraz dopiero pozwoliły mi finanse i plany życiowe i przyjechałem na konwent. Pierwszy raz w sumie jestem, mega mi się podoba, jest super. Dobra, to działajcie, trzymajcie się, hej. Ogólnie tutaj widzę bardzo wesoły boks i to mi się podoba, bo nie można mieć spiny, jeżeli się tatuuje, bo podobno to nie boli, ale okej. Okay. Jak to jest na klacie tutaj? Wszyscy patrzą, bo takie miejsce strategiczne dosyć, tak? Tutaj nie na klacie strategiczne, ale strategiczne pod kątem tutaj odwiedzających. Generalnie dobrze, że jest taka atmosfera, bo mu chyba wymięk, naprawdę. Miejsce bolące, mocno. Przerobiłem różne miejsca na ciele, ale to wygrywa zdecydowanie, jeśli w kategorii chodzi, jeśli chodzi o ból. Klata to jest klata jednak. Klaty już nigdy nie podejmę, ale spoko, to już jest moje tam zdanie. Tatuażysta tutaj ma z jednej strony pacjenta, z drugiej strony pacjenta. Jak to wtedy wytrzymać w takim szalonym tutaj boksie? Nie no, jest ogólnie super, nie? No, klient trochę się zjarał na solarium i to wszystko jest jego wina tak naprawdę. Nie no, miejscówka do dziarania spoko, nie? Chłopak się przygotował, potrenował trochę sobie, nie? Niby tutaj tam niespecjalnie, ale wiesz, no trzeba wyglądać na konwencję, nie? No, oczywiście. A tobie jak tutaj? Mega, mega towarzystwo, wypas, także jest okej. Okay. Można pogadać, browarka wypić? Nie można, ale... Do... A tam pan robi nam foto. Dobra, ja wam życzę powodzenia, działajcie, a ja spadam dalej, nie? Dzięki wielkie.
tam działacie? Co tam tatuujecie? To jest pytanie do obydwu pań, spokojnie. Kota. Kota. Kota? Kota w butach czy nie? Nie, tutaj ładny kotek. Jak to jest na konwencji? Bo ja to często zadaję pytanie, dużo ludzi patrzy, dużo osób podchodzi, jednak komfort jest czy nie ma pani do nas? Nie ma, jest komfort. Czasem ktoś przyjdzie, wywiad chce udzielić, trochę męczy, ale jest okej. Okej. A kto to taki zły człowiek, chyba że te wywiady tutaj męczy, filmuje i w ogóle? Nie. No kręci się tak i molestuje tatuatorów. Nie, ale okej. A pani tatuowana? Tak? Tak, tak. Tak, 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 tak. Widzę, że tutaj koncentracja już trochę tak z biegiem czasu tutaj już... Nie, jest absolutnie wszystko okej. Tak, dobrze. Nic nie boli. Czas operacyjny ile jeszcze? No, z godzinka. To spokojnie. Mamy nadzieję, że zdążymy. Nie, no zdążymy. Konkurs będzie jakiś? Tak, o 19. O 19, no to jeszcze godzinka. Dobra, dlatego powodzenia. Musimy się wyrobić. To powodzenia, działajcie. Remek to jest hardkorowy gość, bo dzisiaj mamy niedzielę, tak? Drugi dzień konwencji i robi sobie tatuaż. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, że wczoraj też sobie wykonywał tatuaż. Jak się z tym czujesz, powiedz mi? Jest okej, wczoraj robiliśmy nogę nadłogowym uda, praca w szarościach, dzisiaj z Jankiem w jego kresce, także jest okej. No i no ponad już miesiąc temu też wykonywałeś sobie na Tattoo Daysach tatuaż, czyli ty lubisz po prostu tatuowanie konwencyjne. Tak ostatnio wyszło. Wszyscy się dziwią, że w ciągu roku tak się w to wkręciłem i coraz to więcej imprez zaliczam, także jara mnie to, jest fajnie. Fajni ludzie, fajna atmosfera, jest spoko. Czyli na pewno nie jest to twój ostatni tatuaż na konwencji jakikolwiek? Nie, to na pewno nie i myślę, że nie jest to ostatni tatuaż z Jankiem, także myślę, że to będzie dłuższa praca i myślę, że będziemy zapinać to w cały rękaw razem wspólnie. Okej, Janek, młody człowieku, ostatnio ty przeżywasz rozkwit swojej kariery, wszędzie ciebie pełno, także nie może ciebie też zabraknąć tutaj w tym momencie. Także powiedz mi, jak ty się tutaj czujesz na konwencjach i ogólnie jak tobie się podoba, bo jesteś wszędzie, że tak powiem, ostatnio. Nie no, jest dość dobrze. Nie miałem jeszcze czasu przez te dwa dni nawet wyjść z boksu, bo cały czas pracuję. Wczoraj zaliczyłem ze swoim modelem 11 godzin na jednej sesji, może z dwoma przerwami. Skończyliśmy jedną stronę nogi w stylu neotradycyjnym, na grubym konturze, na mocnym kolorze. Ogólnie podziw dla mojego modela, bo jest naprawdę niesamowitą osobą, wytrzymać 11 godzin, z tym, że wszyscy wiedzą, że mam bardzo ciężką rękę. Także wszystko jest ok. No i dzisiaj z Remkiem walczymy tak samo. Remek już drugi dzień pod rząd, miałem pewne wątpliwości, czy to jest dobre rozwiązanie dwa dni pod rząd, ale już widzę, że Remek prawie nic nie czuje, jest zadowolony i ja też jestem wtedy zadowolony. Okej, także ja wam nie przeszkadzam, wy tutaj działajcie i powodzenia, hej! Halo, halo, żyjecie tam? Siemanko, wszystko okej? Okay. Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko. Co tam fajnego tatuujecie, bo widzę tutaj taki dosyć bajkowy wzór?
Trochę zmian. Inaczej na rękach i... Tak? A co tam masz na rękach? Bo widzę, że tutaj masz Los Muertos, tak? Muerty, powstania warszawskie i... Patriotycznie. Patriotycznie. A tutaj poniżej trochę mniej patriotycznie, tak trochę... No, troszkę just for fun, żeby fajnie to wyglądało, coś innego pokazać, kurczę. No, my to bardziej jako imprezę bierzemy, kurczę, jako zabawę, nie? Tak, jakoś. Fajnie się bawimy. Fajnie się bawicie? Dokładnie. A powiedzcie mi, jak się wam na konwencji w ogóle, jak tobie się, Marek, na konwencji tatuje? No jeszcze no, troszeczkę tak mniej komfortowo jak w studiu, no wiadomo, że troszkę więcej czasu się spędza z rozmowami z klientami, ktoś podchodzi, pyta, stres, dużo ludzi, atmosfera, powietrze, muzyka. Ogólnie fajnie, fajnie wszystko, tylko że no, bardziej żeby go pokazać, pogadać, poznać nowych ludzi właśnie, ale ogólnie pozytywnie bardzo. A ty wolisz, znaczy no, widać, że wolisz też na konwencję, ale chyba lepiej jest na, w studiu tatuowanie, tak? Raczej tak, bo wszystkie na razie były w studiu robione, pierwsze na konwencji. No ale teraz już nic nie poradzisz, musisz to dokończyć. No, trzeba. Okej, działajcie dalej, także trzymajcie się, hej. Dziękuję.